Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejne materiale. Ja jestem Szybca Wizowi, jestem oczywiście dalej zamknięty w tym więzieniu. Dalej te świnie mi tutaj muczą, już mam dosyć. Słuchajcie tych dźwięków. No tak tam kurde ciągle warczą i pode mną, już mnie to mocno denerwuje. Widzowie, kolejny dzień, czas spędzony, prawda, tutaj w tym okręgu. Jak widzicie, jest tutaj lawa jakaś. I dlaczego ja się nie zdziwiłem, że ona tutaj jest? Bo po prostu już zauważyłem to przed odcinkiem i dlatego odpalam odcinek, bo zastanawia mnie to mocno, dlaczego tutaj jest jakaś kurcze lawa. Tu przecież był taki długi tunel, nie wiem totalnie o co chodzi i już jestem, że tak powiem, lekko przestraszony. No ale nie mogę stąd wyjść, widzę, że jest dalej dzień. No więc skoro jest dalej dzień, znaczy dalej. Skoro jest dzień, to znaczy, że jest szansa, że ktoś tutaj po mnie przyjdzie, bo raczej nocą nikt nie podróżuje. I mam nadzieję, że w końcu mnie ktoś znajdzie, widzę, bo już mam serdecznie dosyć tego miejsca. Mam nadzieję, że już stąd ucieknę. Ten nietoperz tutaj ciągle lata. Ej, on tu ciągle lata. I on... Ej, on tutaj nie wlatywał przedtem. Czekajcie, czekajcie. O kurde, dobra, to jest... Jestem wypuszczony. Co jest grane? Dlaczego ja jestem poza tym? Ej, co się dzieje? Widzowie, to jest niemożliwe. Ej, dlaczego ja mogę normalnie przechodzić? Nie ma bariery już, która tutaj była. Ej, dobra, czy... Czy jestem wolny w tym momencie? Czy ja mogę stąd wyjść? Halo, ja mogę stąd wychodzić? Proszę, proszę, pozwólcie mi stąd wyjść. Halo, ale mogę stąd wyjść, błagam, kurde, jaka stąd... Mi tutaj woda kiedyś spływała tam z góry, dlaczego ją zamurowali? Kurde, tak to bym sobie wypłynął. Najgorzej, nawet nie mam jak stąd wyjść, nic nie mam, żadnych z moich rzeczy nie mam, dobra. I ta lawa, pewnie zamurował to, ten Lucyfer, dlatego tak zalał to, po to, żebym ja po prostu nie mógł przejść w tamtą stronę. Tylko po co on mnie tutaj zamyka? Tutaj tego totalnie nie rozumiem. Nie wiem, może mam przez to przeskoczyć, czy coś takiego, nie wiem, zjem sobie chleba może po prostu, ale nie wiem. Nie rozumiem tego, dobra, czekajcie, może... Może przeskoczę przez to. To jest jakiś plan, widzowie, to jest jakiś plan. Wskaczemy przez to? Mi się wydaje, że to jest odpowiedni moment na to, żeby tam skoczyć. Chociaż nie, boję się szczerze, nie no, ja na bank tam zginę. Przecież ja nie mam tyle życia, no nie wiem, czy jestem w stanie przez to... Nie wiem też na ile grube... Skoro już zauważyłeś, że bariera zniknęła, mam dla ciebie zadanie. Znajdź wyjście. Okej. Okay. Okej, mamy znaleźć wyjście jakieś. Czyli jest tu jakieś wyjście, widzowie. Tu już mi się teraz rzuciła w oczy skrzynka, jak to mówił, i czuję, że to może być coś, co nam się może przydać. Dobra, czekajcie, sprawdźmy tą skrzynkę w takim razie. Ej, troszkę jestem w tym momencie zestresowany. Czy to jest skrzynia pułapka? Nie, dobra, czyli możemy na spokojnie brać. O kurde, mamy kill-off. O kurde, mamy kill-off. Dobra, teraz do czego ten kill-off ma być? Gdzie ja mam znaleźć wyjście? Czy ja mam się kopać w dół, czy ja mam się kopać do góry? Ła. Czy ja mam się kopać do góry? No tam jest wyjście. To jest takie, wiecie, to by się mi najbardziej nasuwało, żeby teraz kopać się w górę. I szczerze mówiąc, to by mi się na bank udało. Bo kurczę, jakbym się kopał tu po prostu w górę, to by się mógł wykopać. Tylko czy mu o to chodzi? Boję się, że będą tego złe konsekwencje, wiecie, że on mnie na przykład porazi jakimś kurde piorunem czy coś tego typu. Nie wiem, ja, skoro dał mi kill-off, znaczy, że mogę kopać. Może o to chodzi też zresztą, ale dobra, czekajcie, sprawdźmy najpierw tak. Rozwalmy tutaj, czy tutaj coś jest? Lapis. Bierzemy lapis. Okej, bierzemy sobie lapis. Halo, biorę sobie lapis. Dobra, lekki, że tak by to tak expa, ale tutaj nie, tutaj się nie wykopię nigdzie. Tutaj nic za tym nie ma. Najgorsze jest to, że jest tak ciemno, że ja tutaj nic nie widzę totalnie, nie? Nie wiem, czy ja mogę sobie jakąś pochodnię... Patrzcie, a jak zabiorę to... O, dobra, zabieram to. Czy to mi da tutaj trochę więcej światła? No, minimalnie, ale zresztą tutaj na dole też jest to bez sensu, to jest światło totalnie. Mógłbym zabrać sobie świeczkę, ale nie ma czym jej odpalić i tak, więc to jest totalnie bez sensu. Raz, zobaczmy tutaj na drugą stronę, czy coś jest? Tu jest jakiś netherrack? Ej, czy tu jest jakieś wyjście? O nie, tu jest żwir, kurde, tędy też się nie wykopię, kurczę mol. Dobra, jeszcze tam mi zostało, chyba że przez tą lawę jakoś próbujemy przejść. Ej, no tu mnie, to szczerze mówiąc, ta lawa mnie kusi, ale my wiemy, że tam był długi tunel i skoro to jest zamurowane, to znaczy, że to nie jest bez powodu zamurowane. Wydaje mi się, że właśnie to jest tak zamurowane, żebyśmy dlatego tam nie przechodzili, wiecie o co chodzi? No bo jakbyśmy tam przeszli, całkiem możliwe, że trafilibyśmy w miejsce, w które Lucyfer nie chce, żebyśmy trafili, więc w sumie powinienem tam pójść, tak szczerze mówiąc. No ale dobra, sprawdźmy to miejsce może po prostu, czy tutaj się uda coś znaleźć, może tutaj... Okej, coś tu jest. Jezu, co tu się dzieje? Co to jest? Czy to jest to? Chyba to jest to, chyba ja tutaj miałem przejść. O nie, to tak źle wygląda, to tak źle wygląda. Jo, nie mogę. Co? O kurczę, ile tu jest lawy, co jest grane? Nie, dobra, nie wiem, czy ja tam... Bardzo dobrze. A teraz w tej wielkiej piekielnej kopalni masz 5 minut, by znaleźć 10 piekielnych grzybów. Czas start, dobra, 5 minut, by znaleźć 10 piekielnych grzybów. Jakie piekielne grzyby? Ja nawet nie wiem, jak te piekielne grzyby wyglądają, czy to będzie rosło na ziemi. 5 minut mamy, widzowie, 5 minut na znalezienie... Oj, skrzynka jakaś.
Dobra, jest piekielny grzyb, dobra, jest piekielny grzyb, czyli musimy znaleźć musimy szukać skrzynek jakiś. Dobra, gdzie są skrzynki, gdzie są skrzynki, halo, halo. Tu jest jakaś kopalnia, tu się kończy kopalnia piekielna, dobra, czyli tam chyba nie możemy iść. Chociaż kusi mnie to, żeby tam pójść i już tutaj nigdy nie wrócić, szczerze przyznam. Dobra, tu przechodzimy, tu widzę, jest skrzynka kolejna, dobra, mamy kolejną skrzynkę. Mamy ile znaleźć? 10 piekielnych grzybów, 10 piekielnych grzybów, dobra, gdzie są kolejne? Tu jest skrzynka na dole, okej, dobra, czekajcie, dostaniemy się do niej. Tylko tak uważnie, ostrożnie, tak żeby tutaj nie... dobra, tu przechodzimy, dobra, czy sięgnę ją? Sięgnąłem, dobra. Mamy kolejnego piekielnego grzyba. Tam jest kolejna skrzynka, dobra. Dobra, skaczemy tu. Mamy już 3 piekielne grzyby. Mamy 5 minut na to, z tego co on powiedział, więc mamy jeszcze troszkę czasu. Chyba dosyć sporo znajdujemy jak na ten, tylko musimy znaleźć 2 grzyby na minutę, tak żeby się wyrobić idealnie. Dobra, musimy tu przejść, dobra, na spokojnie, tak żebym tutaj nie wpadł do lawy, bo jak wpadnę do lawy, to się popłaczę, naprawdę. Dobra, przejdźmy tutaj. Mamy już 3 grzyby, czyli brakuje nam jeszcze 7. O kurde, co wy robicie? Nie, no nie brońcie tej skrzynki, nie brońcie tej skrzynki. Zostawcie mnie, do lawy wskakuj. Do lawy wskakujcie, dobra, zostaw mnie, proszę. Proszę, o jest, dobra, jeden wpadł. O, dobra, tu, powoli i cios ostateczny, a jeszcze nie ostateczny. Dobra, ja teraz, ała, kurde, zostaw mnie, ała, gryzie. Zostaw mnie, no ile on ma życia? No co jest? Nie, to jest nienormalne, widzowie, że ja muszę go bić aż tak długo. Dobra, spadaj tam na dół. Dobra, zabiłem go akurat tak już prawie ten. Dobra, mamy kolejnego piekielnego grzyba. Straciliśmy masę czasu tutaj na walce z nimi. Dobra, to nie jest dobrze. Dobra, tu jest kolejna skrzynka. Mamy 5 grzybów, jesteśmy w połowie. Tylko pytanie, jak nam z czasem idzie? Ile mamy czasu w tym momencie? Bo tego za bardzo nie wiem. Dobra, tu jest kolejna, tu jest znowu ciemno, więc tu jest szansa jakaś. Tylko właśnie przez to, że jest ciemno i niespecjalnie tutaj cokolwiek widzę, ale tu już wychodzimy poza piekielną kopalnię. To chyba tutaj mamy nie iść, to chyba tutaj ma nie być. Dobra, szukajmy pod. Tu jest jakaś woda, może być też pod wodą coś, nie coś. Więc szukajmy pod lawą. Pod lawą klikam, nie, pod lawą nie ma nic, dobra, tutaj nic nie ma, tu w tej wnęce aż dziwne, że nie ma, dobra, przejdźmy tu na górę, dobra, tu rozwalmy troszkę tego, o, dobra, tu, wychodź, Bzyku join the game, okej, Bzyku jest na serwerze w tym momencie, mógłby mi pomóc jakoś, szczerze przyznam, ale kurde, gdzie tu są, co jest, kurczę, tu nic nie ma na górze? Ej, gdzie są kolejne skrzynki, nie widzę już żadnych więcej. Ej, o co chodzi? No mam 5 grzybów tylko. Ej, to jest niemożliwe. Nie, no... O, tam jest skrzynka. Dobra, idziemy tu. Ło, Bzyku zginął. Co jest grane? Co się tam dzieje? Dobra, mam kolejnego piekielnego grzyba. Dobra, przeskakujemy. Ło, prawie spadłem. Tu przeskakujemy. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Dobra, gdzie są kolejne grzyby? Halo, tu? Nie ma tu nic. Dobra, nie ma tu. Gdzie są jeszcze skrzynki? Gdzie są skrzynki? Ej, no nie ma już żadnych. Gdzie? Tam nie byłem chyba na górze, tam nie byłem, tam coś może być, koniecznie widzę, tam musi coś być, no nie wierzę w to, że tu nic nie będzie na górze. To jest takie miejsce, tak się zapowiada, że tutaj no coś musi być. Nie no, nie gadaj, że tu nic nie ma. Nie no, co wy gadacie? Nie no, dobra, tu przejdźmy na górę, tu. Czy tam już byłem, kurczę, dobra, to ta skrzynka odpada. Dobra, ej, nie widzę żadnych skrzynek dodatkowych, gdzie jeszcze nie byłem? Już wszystko obszedłem to dookoła. Nie, no nie, nie wierzę w to. Nie wiem, widzowie, gdzie są te, kurde, skrzynki. Gubię się już, nie widzę żadnej. Mam 5, 6 mam tylko. 6, tu, jest tutaj coś, dobra, uwaga. Mamy kolejną, dobra. Gdzie są jeszcze te skrzynki. Błagam, niech się mi znajdą, jakieś tu. Jest skrzynka kolejna, dobra, mamy 8, jeszcze dwie, no błagam. Nie, no nie wiem, ile mamy czasu nawet, widzowie. Nie wiem, ile mamy czasu, to jest najgorsze. Nie liczyłem tego w ogóle, nie wiem, ile mamy czasu, widzowie. To jest jakaś tragedia, dobra. Przejdźmy tutaj. Tu już byłem. Kurczę, tu nic nie ma. No nie, no nie wytrzymam. Gdzie są jakieś skrzynki jeszcze? Ej, ja już szczerze mam wrażenie, że nam się kończy czas. Szczerze tak wam przyznam. I o, tutaj coś może będzie. Tu coś może będzie. Tu, proszę. Została ci ostatnia minuta. Ostatnia minuta, widzowie. O nie. Radzę się pośpieszyć. O nie, dobra. Czekaj, co to jest za miejsce? Gdzie ja tu mam iść? Dobra, tu. Tu? O kurde, tu na dół. Tam jest jakiś zombie. Tu zgaśmy to. O nie, nic tu nie widzę przez to, że to zgasiłem. Tu. Tu mi się kończy ta piekielna kopalnia. Nie, tu się kończy piekielna kopalnia. Tu nic nie znajdę, co jest grane, rozwalaj ten naciek, bo ja tu spadnę przez niego, dobra, tak. Okej, odłóżmy sobie go tutaj. Ej, dobra, tu nic nie ma, nie, no to się popłaczę jakoś zaraz. Popłaczę się. Minuta mi została, no błagam. Dajcie mi znaleźć tą ostatnią, znaczy ostatnie dwie skrzynki. Gdzie, kurde, gdzie jeszcze nie byłem? Już wszędzie obszedłem dookoła. Nie. Gdzieś pod lawą na bank będzie jakaś skrzynka. No nie wierzę w to, że nie. No w tych lawach musi coś być. No nie, no naprawdę w żadnej nie ma, to sprawdzałem już. O nie! Mam jeszcze jedna. Proszę, nie. Znajdę. Co jest? Przegrałeś. Nie, mama, ostatnio nie!